Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Joanna Gutral, psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, wykładowczyni, prowadząca i autorka podcastu Gutral Gada. Mam nadzieję, że powiedziałam o tych najważniejszych rzeczach. Cześć Basiu. Cześć, bardzo mi miło Cię widzieć na żywo pierwszy raz, chociaż już rozmawiałyśmy przecież w tym tak, podcaście. Tak, właśnie chciałam to podkreślić, że to jest nasza trzecia rozmowa, ale pierwszy raz widzimy się w studio, więc super. I też dzisiaj rozmawiamy na temat, który wydaje mi się, że jest szansa, że dotyczy każdego z nas. No, bo kto by nie chciał być szczęśliwy? Niech zostawi komentarz. To <noise> będziesz miała może komentarzy. No, też bym. Znaczy, hmm. no i tu już się zaczynają pierwsze schody. To już jest pierwsze, to zależy. To już jest pierwsze, to zależy tego podcastu. Szczęście jest jedną z wielu emocji. Tak. Jest bardzo przyjemne, bo zazwyczaj jest to właśnie ta emocja wywołana przez bodziec. To może być wydarzenie, to może być osoba, to może być myśl, to może być jakiś sprób okoliczności, który dana jednostka subiektywnie ocenia jako pozytywny. No, tylko. To jest jedna z kilku emocji, a nie taka emocja, która jest jakimś defaultem, czymś, co jakoś, co jakoś powinno być takim naszym poziomem wyjściowym. To, co mam na myśli, to to, że to nie jest tak, że normalnym stanem człowieka jest szczęście, a wszystko, co jest niezwiązane ze szczęściem, to jest jakieś odchylenie od normy. Mhm. Um, ja sobie myślę, że człowiek dąży tak naturalnie nasz organizm do homeostazy, czyli żeby to było mniej więcej równo. I teraz, kiedy występują jakieś odchylenia w którąkolwiek ze stron, emocji negatywnych czy pozytywnych, i będę się upierać przy nomenklaturze pozytywne i negatywne, ponieważ emocje mają walencję. Walencję, czyli kierunek. Mówimy o na przykład yy, objawach pozytywnych schizofrenii, to nie znaczy, że one są dobre i pożądane, bo są wytwórcze. Znaczy, o mamy mhm. są objawem pozytywnym, tak? a jednak informują nas po prostu o jakimś kierunku. Coś dodane versus zabrane, więc yy, tak, szczęście jest emocją pozytywną, smutek jest emocją negatywną, co nie oznacza, że nieważną, niepotrzebną i niewskazaną. I yy, yy, Zarówno to odchylenie na, na, na plus, czyli to szczęście, jak i odchylenie na minus, czyli odczuwanie emocji negatywnych, no to są dyspozycje, które nas o czymś informują, które pojawiają się w odpowiedzi na określone bodźce sytuacje, no ale jednak staramy się gdzieś wrócić do tej równowagi, także w sytuacji, w której osiągnę, osiągnęliśmy jakiś pik dopaminon, dopaminowy związany na przykład z szczęściem, z fajnym wydarzeniem, no to Potem on nie będzie trwał wiecznie. Właśnie o to miałam cię zapytać, jak mówisz o tym dążeniu do tej równowagi i homeostazy, czy jeżeli mamy tego szczęścia, w cudzysłowie za dużo, czyli ono dominuje przez jakiś czas, to znaczy, że możemy się spodziewać, że no, nasz organizm będzie chciał wyrównać, więc poczujemy się prawdopodobnie trochę gorzej po takim czasie właśnie Alahaju. Dobra, to pomyślcie sobie Państwo, wszyscy, i ty też o takim wydarzeniu sytuacji, yy, która jakoś wydarzyła się w miarę niedawno w waszym życiu i moglibyście powiedzieć, że to był super czas, że się świetnie bawiliście, że było bardzo przyjemnie. Nie wiem, to może być poszłam na świetny koncert i się ekstra bawiłam. Byłam na super wakacjach, działo się tam dużo atrakcji, było bardzo fajnie. Wracamy i nagle jest gorzej, nie? No i w momencie, w którym yy, my jesteśmy w takim energetycznym szczęścia, nasz układ dopaminergiczny pracuje y, y, intensywniej, no to naturalną siłą rzeczy będzie spadek. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy hmm, wzięli sobie trochę kredytu. Nie? W sensie nasz organizm trochę pracował nad wybustowaniem właśnie jakiegoś hype'u, czyli takiego momentu y, szczęścia. No i w ogóle poziom pobudzenia w sytuacji, w której odczuwamy szczęście, y, no jest... Po prostu obciążeniem do naszego organizmu. I y, przypomnijcie sobie, kiedy byliście właśnie tak bardzo szczęśliwi, na przykład byliście na jakimś koncercie, na, na jakiejś imprezie. Y, jest duży poziom pobudzenia, jest duża ilość bodźców. Zazwyczaj wtedy nie myślimy o swoich potrzebach fizjologicznych. Znaczy, kiedy jesteśmy tak naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi, to mamy problem z zasypianiem. Tak? No bo jesteśmy nabuzowani pozytywnymi emocjami. Nie wiem, jak wrócicie z jakiegoś ekstra koncertu, to trudno jest zasnąć bez tyle emocji, jest tyle rzeczy, o których myślimy. Te potrzeby fizjologiczne też schodzą na dalszy plan. Jak się świetnie bawię, to nie myślę o tym, kiedy ostatnio jadłam, kiedy ostatnio piłam, czy w ogóle jak ja się czuję tak stricte somatycznie. To jest wszystko obciążające i teraz jesteśmy w stanie w tym piku dopaminowym chwilę to zatrzymać. To znaczy, że te różne potrzeby, zmęczenie, yy, potrzeba odżywiania schodzą na bok, ale kiedy zaczniemy z tego piku spadać, a zaczniemy, to te wszystkie potrzeby zaczną się o sobie upominać: o tym, że jesteśmy na deficycie snu, o tym, że jesteśmy na deficycie pożywienia, o tym, że być może jakimiś substancjami też jeszcze sobie wspomagaliśmy ten nasz hype dopaminowy. To także sprawia, że ten spadek będzie, będzie ostrzejszy. I teraz to, co jest istotne, to w ogóle ta dopamina wydziela się w momencie dążenia do przyjemności, a nie tylko samej przyjemności. Nie? Kiedyś była taka hipoteza, że właśnie to, te, ten, to osiągnięcie celu daje dopominać, nie, teraz już wiemy, że także dążenie i ono bardzo mocno wspiera te nasze procesy motywacyjne, że jeżeli wiemy, że bardzo chcemy iść na ten koncert, no to będziemy tworzyć różne strategie, które mają zwiększyć szanse na to, żebyśmy się tam udali, ale im wyższy pik, im bardziej gwałtowny, bardziej taki stromy, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić wykres, no tym większy spadek i dołek. Zresztą bardzo podobnie działają wszelakie psychostymulanty. One także działają na ten sam układ i no, nie zachęcam, ale jeżeli ktoś z Państwa ma na swoim koncie takie doświadczenia, no to przypomnijcie sobie, jak czujecie się po takim seansie, po wykorzystaniu psychostymulantów. Po prostu ten spadek następuje, no bo, no bo nasz organizm po prostu potrzebuje się zaadaptować. No my mamy taki normotymiczny nastrój, tak? To jest nasz default, to jest właśnie ta homeostaza, ten, ten balans i tym naszym baseline'em biologicznym mm -hmm. nie jest bycie szczęśliwym. Naszym baseline'em biologicznym jest przetrwać. To jest ewolucyjny baseline. Nasz organizm, nasze funkcje wykonawcze, poznawcze i emocjonalne mają za zadanie pomóc nam przeżyć. A nie być wyłącznie szczęśliwym. I szczęście w zbyt dużym natężeniu, zbyt długotrwałe, wcale nie sprzyja przetrwaniu, bo tam też dochodzi do, przez silną aktywację układu współczulnego, do pogorszenia i funkcji wykonawczych, i funkcji poznawczych więc to nie jest nasz optymalny poziom funkcjonowania na długą metę. Myślę sobie, że dużą krzywdę zrobiły nam bajki Disneya Żyli długo i szczęśliwie. I zresztą mówiłam o tym w swoim podcaście. Ja też kiedyś miałam taki pomysł i on się tak przesuwał w czasie, jak marchewka na kiju. Że jak już skończę podstawówkę, to wszystko będzie fajnie. Jak mm -hmm. skończę gimnazjum, to wszystko będzie fajnie. Jak już wtedy pójdę do liceum. Jak skończę liceum, wjadę na studia, o, to wtedy będzie życie. A jak skończę studia już będę dorosła, to wtedy wszystko będzie tak, jak powinno być. A potem być. emerytura. No i potem ja już tak jakby tak do tego końca studiów to wierzyłam. Mm -hmm. A potem sobie pomyślałam, aha, czyli to z każdym etapem rozwojowym przychodzą nowe, roz nowe wyzwania, nowe też szanse i możliwości. Ale no to, to nigdy nie jest tak, że będzie tylko i wyłącznie szczęśliwie. Co więcej, u Disneya nigdy nie pokazują, jak tak. oni żyli długo i szczęśliwie, nie? tylko to zapowiadają. No ale to szczęście to są... Momenty. I teraz to pokazują badania. Tak, tak na temat szczęścia dużo pisał Ed Diner, zwany też doktor happiness, przez badaczy już nieżyjący, zresztą jeden z takich ojców psychologii pozytywnej, czy Sonia Lubomirski. Oni w swoich badaniach pokazywali, że faktycznie takie zdarzenia losowe w stylu. Na przykład małżeństwo, ślub jako wydarzenie, poprawa sytuacji finansowej, czy jakiś duży zastrzyk gotówki, czy kupienie sobie jakiegoś przedmiotu, który uważamy za bardzo luksusowy, ważny, potrzebny, dają szczęście. Na chwilę. Takie wartości, które podtrzymują nam poziom szczęścia na mniejszym nasileniu, czyli jak biorę ślub, boost. Mhm. Jestem super szczęśliwa. No. Piękny dzień mojego życia. Natomiast takie rzeczy, które dają nam pewien poziom szczęścia trwały na dłuższą metę, to są takie podstawowe potrzeby psychologiczne opisywane przez Rajana i Desi w takiej teorii autodeterminacji. To jest potrzeba bycia z innymi, potrzeba sprawczości i autonomii. I możliwość realizacji tych potrzeb. Potrzeb w takim codziennym funkcjonowaniu, to znaczy, że ja mam ludzi, którzy są dla mnie ważni, mam z nimi relacje, ja mam moc robić rzeczy na różnych poziomach zawodowych, prywatnych, osobistych, mniejszych, większych i jestem jednostką autonomiczną. To, to są takie elementy, które dają nam taki codzienny, mniej, o mniejszym nasileniu, długofalowy poziom szczęścia. Poza tym, no możemy mieć szczęście albo odczuwać szczęście. Tak, Mieć szczęście, no to mieć, nie wiem, większy bilans pozytywnych zdarzeń niż negatywnych w życiu. Możemy mieć farta i jakiś po prostu dobry, korzystny dla nas splot okoliczności. A odczuwać szczęście, no to jednak właśnie czuć te różne stany przyjemności, zadowolenia, euforii, upojenia, radości. No i tutaj znowu, ono może być chwilowe, czyli jakiś taki wydarzył mi się boost, albo może być trwałe i tu badacze bardziej wskazują trwałe, znowu nieoptymalny stan szczęścia jako wielkiej euforii czy nasilenia, ale coś, co jest... Mocno związane z naszym dobrostanem, w takim ujęciu szczęścia, to poczucie optymizmu, poczucie sensu życia. I teraz to szczęście w tym wymiarze trwałym, związanym z poczuciem sensu życia, właśnie z tym optymizmem, wiarą we własne możliwości, nie oznacza, że mnie spotykają wyłącznie dobre i przyjemne rzeczy, a moje życie to jest taka fantastyczna bajka, tylko raczej, że ja widzę sens w tej mojej egzystencji nawet wtedy, kiedy ona jest trudna, że widzę tę szklankę do połowy jednak pełną, że wiem, że różne trudności przemijają, mają swój koniec, że ja mam zasoby do tego, żeby radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu, pomimo tego, że one są trudne. Więc jak widzisz, nawet jeżeli takim hasłowym tematem tego odcinka jest szczęście, to ono się rozbija na tysiące różnych rzeczy w psychologii na taką warstwę biologiczną, jak on w ogóle funkcjonuje na warstwę motywacyjną, co nam pomaga robić rzeczy, ale też na stany i potrzeby, które mogą być realizowane i dawać. Pewnego rodzaju poczucie szczęścia. No właśnie, bo tak sobie myślę, że może my mamy trochę problem z nazywnictwem, że życz życząc innym szczęścia, czy rodzice myśląc o tym, że ich jedynym marzeniem jest to, żeby ich dzieci były szczęśliwe, tak naprawdę nie do końca wiedzą, co mają na myśli. I często z tym szczęściem utożsamiają ten stan właśnie krainy wiecznej szczęśliwości, uśmiechu, gdzie nie ma żadnych problemów, podczas gdy może tak naprawdę chodzi nam po prostu o takie spokojne zadowolenie, satysfakcję. I sens, tylko no właśnie tutaj już to wymaga naszej pracy, to wymaga naszej uważności, to wymaga wkładania uwagi i swojej energii w to, co rzeczywiście buduje ten stan zadowolenia, a nie oczekujemy, że los da nam krainę szczęśliwości, o której mówimy od samego początku. No to proponuję eksperyment. Już bliżej niż dalej, do świąt zimowych, to zachęcam, żeby przy składaniu życzeń zapytać, a co ty, mamo, babciu, dziadku, masz na myśli, mówiąc, że tak. życzysz mi szczęścia? Bo może się okazać, że. Tak sobie wyobrażam, że szczęście z ust mojej babci mogłoby oznaczać dom, piątkę dzieci i nie wiem, co tam jeszcze, i piękny ogród. Niekoniecznie może być to tożsame z tym, co ja uważam za elementy, które dają mi szczęście. I fakt, te myślenie o tym, co daje szczęście, może się różnić może mieć dla różnych ludzi bardzo różne znaczenie, ale no, myślę sobie też, że. Możemy oczekiwać właśnie tego stanu euforycznego pobudzenia, i nie życzyłabym go nikomu, bo on jest naprawdę bardzo obciążający dla naszego organizmu. Zresztą z takiego wysokiego dopaminowego konia po prostu bardzo długo i boleśnie się spada. Z drugiej strony, no, głośna książka Martina Seligmana czy optymizmu można się nauczyć. Wskazuje, że mamy pewne sposoby i techniki pracy, które Mogą pomóc nam przeformułować pewien sposób postrzegania świata i rzeczywistości na taki, który będzie nam właśnie pozwalał zauważać to nasze zadowolenie. Ale myślę sobie, że żyjemy w świecie w narracji też internetowej, a mówimy tu do Państwa teraz z internetu. Um, ja nie lubię określenia toksyczna pozytywność, bo w ogóle nie lubię słowa toksyczny, ale nazywam Szkodliwe. to hura, hura optymizmem, w którym zewsząd panuje positive vibes, only, tak? Jakby widzimy takie napisy wszędzie, na szklankach, na, na jakichś ubraniach, gadżetach. I nagle nam się trochę, jakby ta norma zaczyna zmieniać. To znaczy. Właśnie otrzymujemy taką informację, takie wzmocnienie ze świata, że to, co ty powinnaś odczuwać, Karolina, to jest właśnie te positive vibes tylko szczęśliwe uczucia ty powinnaś odczuwać. Bo przecież wszystko masz, jesteś zdrowa, to też dochodzi ta racjonalizacja, tak sobie myślę. Tak. Osiągnęłaś to, właśnie skończyłaś te studia, masz gdzie mieszkać, nie wiem, masz relacje, czy masz to, masz to, no to teraz już czas na to szczęście. Hmm. Sorry, bo już mam ci słowo, ale tak nie bardzo wiem. się z tym utożsamiam, jak mówiłaś, że widziałaś te swoje kolejne etapy życiowe i myślałaś, że to już wtedy. Ja do tej do niedawna, nie chcę mówić do tej pory, ale do niedawna też tak miałam, że myślałam sobie, o już prawie mam ten ostatni element i jak już to odhaczę, no to ja już będę po prostu kupony odcinać i tylko każdego dnia dziękować za to, że żyję. Oczywiście praktyka wdzięczności jest ważna, ale, ale to tak nie wygląda. Ich tak się zastanawiam, skąd w nas to poczucie, że chcemy mieć właśnie ten świat bez problemów, bez zmartwień, no bo zapomnieliśmy, że to jest część człowieczeństwa? Znaczy ja... Też tak sobie myślę jeszcze o tych życze, życzeniach. Nie, że ja też ludziom życzę zdrowia i szczęścia, yy, tylko że ja im życzę. To jest życzenie. To nie jest opis rzeczywistości. I teraz, wychowując się w takim środowisku, w takim otoczeniu, w którym, yy, no właśnie to szczęście jest jakimś takim punktem, do którego należy dążyć, to no nam się wydaje, że właśnie jeszcze jeden zakręt, już za tym zakrętem będzie koniec, już wtedy wszystko będzie ogarnięte. I do pewnego stopnia tak. Nie, że, że nie wiem, organizujesz jakieś wydarzenie, idziesz, uczestniczysz w czymś i nagle ono się zdarza, jesteś szczęśliwa. Tylko to z tobą nie zostanie na zawsze. Nie? To, to już nie jest tak, że to osiągnęłaś, weszłaś na ten szczyt i już z niego nie zejdziesz. No, wchodzenie po górach jest tu bardzo dobrą nomenklaturą. Trzeba wejść, żeby, żeby zejść. nie, Zdobywasz jakiś szczyt i schodzisz z niego. Tylko ja myślę sobie, że. Trochę nam robi szkody ta, ta narracja, że jakoś powinniśmy być szczęśliwi, to szczęście jest w nas, wszystko zależy od nas. Nie, nie zależy. Życie, proszę Państwa, nie chcę brzmieć jak malkontentka, ale ono jest brutalne, jest też czasami niesprawiedliwe, jest nieprzewidywalne. Um. Nawet najlepszy plan może się wysypać, udowodniła nam to pandemia, nikt z nas nie był na to przygotowany, a jednak posypała wiele planów na takiej skali globalnej i indywidualnej. Um, nie mamy tak naprawdę takich metod zabezpieczania się, w którym my wygramy z losem i, i z taką możliwością bycia na 100% czegoś pewnym. Zresztą zwróćcie uwagę, że Niewiele jest, nawet jak naukowcy komunikują wyniki badań, nie? tam jest y, jakby y, poziom istotności, który nigdy nie jest na 100%, jak zrobisz tak, to będzie tak. Nie? nie ma takich gwarancji. Co więcej, nawet jak mamy y, y, protokoły pracy terapeutycznej, to wiemy, że one z pewnym stopniem prawdopodobieństwa pomagają takim osobom radzić sobie z takim zaburzeniem, ale to nigdy nie jest 100%. I Trochę mam wrażenie, że y, szukamy takiego sposobu na szczęście, który będzie taką instrukcją. Mhm. Co ja mam zrobić, żeby być szczęśliwa? I to jest bardzo wygodne i bardzo kuszące, żeby dostać przepis. Ja bym go bardzo chciała, y, sama dla siebie. Bardzo chciałabym też mieć takiego góru przewodnika, za którym będę mogła podążać, a on mi będzie mówił, co ja mam robić. I że na pewno wyjdę na plus z tego. To by było ultra wygodne. Nie musiałabym podejmować decyzji, nie musiałabym brać za nie odpowiedzialności, a to jest czasami bardzo nieprzyjemne. Nie musiałabym się obawiać porażki. No i w zasadzie ktoś by mi mówił, co mam robić, więc nie musiałabym się nad tym jakoś specjalnie zastanawiać. Świetne, tylko tego nie ma. I myślę sobie, że jeżeli nie nauczymy się też tolerować tego dyskomfortu, który pojawia się no po tym piku, będzie spadek, e, czy my możemy coś z tym spadkiem zrobić? Absolutnie nie. To znaczy, mm -hmm. jedyne co możemy zrobić, to wejść, e, po prostu przyczekać. Mówię o takim ponownie poziomie biologicznym, a to się wiąże z umiejętnością tolerancji dyskomfortu. I teraz jeżeli świat zewsząd do mnie mówi, że ja mam być szczęśliwa i pozytyw vibes only, a ja się czuję kurde nieszczęśliwa, no to mogę szukać jakichś dezadaptacyjnych strategii podbudowania sobie tej dopaminy, na przykład jakimś psychostymulantem. Co więcej, no i tak z tego psychostymulantu spadnę, będę się czuła jeszcze gorzej. No albo zacznę, nie wiem, próbować sobie jakoś odrobić te, te, ten poziom szczęścia i znowu z niego spadnę. Więc będę próbowała wstawać, a, a to mnie i tak jakoś przyciśnie z powrotem do dołu, bo po prostu to tak faluje. I Myślę sobie jeszcze też o tym, że w momencie, w którym ja się czuję źle, co może być absolutnie normalne z takiego kawałka naszej biologii, albo czuję się bardzo źle, bo w moim życiu dzieje się coś trudnego. Na przykład, nie wiem, bliska mi osoba zmaga się z chorobą. W pracy moja sytuacja zawodowa nie wygląda najlepiej. W mojej relacji partnerskiej dzieje się coś bardzo złego, a świat mi mówi: Szczęście jest w tobie. To ja się zaczynam zmagać z poczuciem winy, że co do jasnej cholery jest ze mną nie tak, że świat mi mówi, że wszystko jest ode mnie zależy i w ogóle mogę być szczęśliwa, jeśli tylko chcę, a ja nie jestem. I to jest duże cierpienie, yy, związane z olbrzymim poczuciem winy, z wyrzutami, z samokrytycyzmem, yy, które sprawiają, że yy, takie osoby czują się jeszcze gorzej. Na jednej z sesji użyłam słów, zresztą opisałam to u siebie na Instagramie. Hmm. Spontanicznie dość, że emocje mają być adekwatne, a nie wyłącznie pozytywne, ponieważ emocje pełnią rolę informacyjną. One nas informują, one służą naszemu przetrwaniu. Ehm. I jeżeli odchodzi ci ktoś bliski i czujesz smutek, to jest normalne, czy nie? Normalne. Adekwatna odpowiedź organizmu na to, co się dzieje. Tracę kogoś, coś, co jest dla mnie ważne. Jeżeli ktoś w jakiejś sytuacji zawodowej na ciebie krzyczy, nie wiem, robi ci jakieś wstrętne przytyki dotyczące jakości twojej pracy, czujesz złość. Normalne czy nienormalne? Normalne. No, dlatego, że ktoś narusza moje granice. I teraz ta informacja ma za zadanie, ta, ta emocjonalna informacja, ma za zadanie uruchomić strategię, które zwiększają naszą szansę na przetrwanie. Jeżeli ktoś bliski mi odchodzi i ja czuję smutek, to to jest informacja, żebym mogła to przetrwać. Po pierwsze, to jest informacja, że, że coś, co jest ktoś, kto jest dla mnie ważny, odchodzi i ja mogę się, jakby pobyć przy tym, że ten ktoś był dla mnie bardzo ważny. Po drugie, to też jest informacja od tego, żeby zwolnić, bo będę mieć mniej zasobów, żeby poszukać społecznego wsparcia. Żeby pozwolić sobie na to, że teraz jestem w obniżonej formie kondycji, i to są bardzo ważne informacje, które właśnie pomagają temu naszemu organizmowi, stwarzają lepsze warunki do powrotu do homeostazy. Jeżeli ja czuję złość w jakiejś interakcji, bo ktoś narusza moje granice, no, to jeżeli umiem adaptacyjnie wyrażać złość, to mogę zachować się asertywnie i zaznaczyć to. Jakby nie mam zgody, żebyś się tak do mnie odzywał, odzywała. Zakończyć jakąś relację, jeżeli nie ma tam szansy na porozumienie i współpracę. I to sprawia, że ja mogę szybciej wracać do tej homeostazy. Więc gdybyśmy nie odczytywali tych wszystkich innych emocji i chcieli mieć tylko szczęście, to naprawdę stracilibyśmy kupę bardzo ważnych informacji i myślę, że no, nasze przetrwanie mogłoby być zagrożone. Ale tak sobie myślę, podałaś takie dosyć mocne przykłady, gdzie znowu w cudzysłowie mamy powód, żeby się tak czuć. To jest takie hasło, które mnie zawsze jakoś irytowało, bo myślałam sobie, czy ja muszę zawsze zracjonalizować to, jak się czuję? I rzeczywiście, kiedy mam jakąś trudną sytuację w pracy, ktoś bliski choruje, Myślimy o tym, żeby zakończyć relację. To są, to są trudne rzeczy, to są duże rzeczy, to są rzeczy, które działają dobrze, jako argumenty. Słuchajcie, jestem w gorszej formie. Ale jednokrotnie jest tak, że czujemy się gorzej i tutaj mamy całe spektrum emocji, też fajnie umieć je nazywać tak, Co to znaczy czujemy się gorzej, tak no może czujemy się dzisiaj smutni, rozdrażnieni, czy zestresowani, zażenowani, bo Trochę nie wydarzyło się niby nic, tak? I pod tym niby nic może się kryć to, że właśnie jakieś małe rzeczy się skumulowały, czy nie wyspaliśmy się po prostu, jesteśmy zestresowani natłokiem wrażeń. No i właśnie jak sobie też pozwolić na to, żeby nie mieć tych dobrych vibesów, żeby nie szukać na siłę, że życie jest wspaniałe i jestem przeszczęśliwa, kiedy no niby nie mamy powodu, żeby czuć się źle, a jednak czujemy się średnio. No to znowu mi się okaże taki też jakiś y, napis gdzieś widziałam, że mówisz ludziom nie smuć się, inni mają gorzej. To tak jak mówić ludziom nie ciesz się, bo inni mają lepiej. To znaczy, czy my mamy Dobra. jakąś uniwersalną skalę? Jak bardzo dobrze ci musi być w życiu, żebyś mogła być szczęśliwa? Mhm. Albo jak bardzo ci y, musi być niedobrze w życiu, żeby, żebyś była nieszczęśliwa? Myślę sobie, że oprócz takich... Y, Obiektywnych faktów mierzalnych, jak na przykład szef na mnie krzyczy, czy odchodzi mi bliska osoba, emocje są, mogą być też jakby efektem, powstawać w efekcie naszych myśli i przekonań. Więc jeżeli koleżanka mi nie odpisała, a ja do niej napisałam, ona mi nie odpisała na wiadomość już 24 godziny: czy to jest powód, żeby być smutnym albo wylęknionym? no jeden powie tak, I taki nie. drugi powie o, ty się nie masz czym przejmować jeżeli ja sobie dołożę interpretację w postaci przekonania, ja nie jestem dla niej ważna to ta emocja będzie trudniejsza do przeżycia, jakby będzie po prostu intensywniejsza jeżeli dołożę tam alternatywne sposoby wyjaśniania albo myśli, może jest zajęta może padł jej telefon, może zapomniała zadzwonię i się przypomnę no to będę miała szansę zweryfikować prawdziwość mojej myśli. Ale jeżeli ja od razu pomyślę, że z tym nieważne, nikt mnie nie kocha, nie zasługuje na miłość, no to najpewniej ta reakcja emocjonalna będzie się pogłębiać. Nie? I wtedy warto, jakby, sprawdzić też swoje schematy, myślenia, przekonania na temat ja, innych ludzi świata. Ale chciałam w ten sposób zaznaczyć, że no to nie tylko jakby pewne bodźce zewnętrzne wpływają na, na to, jak my się czujemy, ale także pewne myśli które powstają w odpowiedzi na to jak my te bodźce i ten świat y, interpretujemy i warto jest mieć po prostu na to uwagę no bo nasze myśli są podatne na zniekształcenia myśli to nie są fakty nie więc y, y, po prostu warto sobie co jakiś czas to weryfikować co ja myślę i warto też badać swoje przekonania na temat emocji no bo właśnie przekonaniem jest to, że człowiek powinien być szczęśliwy wiemy i jak mi przypomnisz, to podam na to literaturę, y, którą będziesz mogła umieścić w opisie odcinka, to nie jest prawda. Y, emocje mogą mnie zabić. Y, to znaczy, wiemy, że chroniczny stres y, faktycznie przyczynia się do powstawania wielu chorób, ale sam w sobie lęk, czy strach, czy złość, czy smutek, cokolwiek tam sobie do tego pojemnego worka stresu zakwalifikujemy, absolutnie nie. Jakbyśmy sobie to zabrali, to naprawdę byłoby dużo gorzej, To więcej nawet poziom wykonania, jakość wykonania, mówimy o eustresie, dystresie, takim optymalnym poziomie pobudzenia, który tak naprawdę sprzyja naszym możliwościom i jakości wykonania. Więc już zapomniałam, jakie było twoje pytanie i zaczęłam sobie coś tam mówić, ale jakby myślę sobie, że jeżeli sprawdzimy, co my o tych emocjach myślimy, to to, to też może być pierwszy krok, do tego, żeby zacząć weryfikować, dlaczego ja się na przykład tak bardzo tego szczęścia próbuję uczepić, co ja o nim myślę, że co ono może mi dać, co ono może zmienić w moim życiu, co ono w ogóle dla mnie znaczy to szczęście. Ja jestem szczęśliwa, kiedy co się dzieje. Czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby być szczęśliwa cały czas? Wiesz, byłam na wakacjach, byłam bardzo szczęśliwa. Nie mogę być na wakacjach cały czas, bo prędzej czy później skończy mi się kasa na to, żeby na te wakacje jeździć, i zaniedbam różne swoje obowiązki życiowe i zawodowe. I w momencie, w którym uświadomimy sobie, że ja też nie mogę tak, strict, tak bardzo po ludzku sobie zorganizować tych warunków do bycia szczęśliwym non-stop. No to m, poza tym, no, oprócz tego, że nie mogę, to też myślę sobie, że jakbym była tak cały czas szczęśliwa, to, to przecież ten, ten poziom pobudzenia w tym wciśnięci musi spaść. I nagle się okaże, że te wakacje to już mi też szczęścia nie dają. I myślę sobie, że możemy tą przyjemność, zadowolenie ym, czerpać także z innych elementów i nie być ciągle w tym time of my life i tym hypie. Yy, a jednocześnie czuć się w miarę przyzwoicie. Niemniej, okoliczności życiowe czasami sprawiają, nie tylko my sami, że będzie nam bardzo trudno. No, nie wiem, plany mi się pozmieniały, tak? Coś mi się wysypało. Nie dosypiam, bo dziecko choruje, whatever to są także obiektywne okoliczności, które wpływają na nasz sposób funkcjonowania. Jeżeli ja będę niedospana, niedojedzona, nie będę dbała o aktywność fizyczną, nie będę miała relacji z innymi ludźmi, to ja nie będę po prostu w dobrej formie i to są pewne okoliczności, w których trudno oczekiwać, że ja tutaj o to nie zadbam, ale będę szczęśliwa. No ale z drugiej strony, jak posłuchamy różnych tam, nawet dzisiaj wyszłam na Instagram i, i wyskoczyło mi tam, że y, oddech jest wszystkim, mam dbać o oddech, a ja właśnie po prostu pędziłam gdzieś, wiesz, na ostatnią chwilę, spóźniłam się, no gdzie ja mam ten oddech wcisnąć? Czasami się nie da tego wszystkiego, nie, po prostu, bo, bo takie są okoliczności życiowe, bo tak wygląda nasze życie, bo ono jest bardzo różne, czasami się wali pali, a czasami jest przestrzeń na to, żeby robić ćwiczenia z oddechu, jeżeli to komuś pomaga świetnie. Tylko znowu, to, to nie jest możliwe, żeby ułożyć ten świat, żeby on był tak od początku do końca przewidywalny, i żebyśmy mieli jakiś jeden algorytm, który zapewni nam szczęście. Warto zapamiętywać, co to szczęście dało, kiedy ja się czułam szczęśliwa, co tak naprawdę sprawia, że ja mogę sobie to, to szczęście też podcelebrować. Bo myślę, że to są takie dobre elementy, które właśnie już mogą uruchamiać ten pik dopaminowy, to dążenie do tego celu, żeby, żeby to sobie zapewnić i zrealizować. Właśnie jest takie powiedzenie, że szczęśliwym się nie jest, tylko szczęśliwym się bywa. Czy to jest właśnie zdrowe podejście do szczęścia? Szczęśliwym się bywa, smutnym się bywa, złym się bywa wystraszonym się bywa. To jest dobra informacja, wszystkie emocje mają swój początek i swój koniec. Żadne z nich nie trwają wiecznie. Szczęśliwym się bywa, ale wiemy z badań nad dobrostanem, że faktycznie osoby, które mają wyższe poczucie, poziom poczucia sensu życia, na przykład, no jednak wskazują na większą ilość pozytywnych emocji odczuwanych tak, Każdego dnia. Mm -hmm. nie? W takich badaniach dzienniczkowych, gdzie tam codziennie mierzono ten poziom szczęścia, to to, to mnie między innymi się ujawniło, więc. Są takie drobne elementy, także związane już ze wcześniej wspomnianą autonomią, samoakceptacją, zdolnością do zarządzania swoim środowiskiem, które po prostu sprawiają, że to poczucie dobrostanu, to odczuwane zado zadowolenie mniej fluktuuje, czyli mhm. jest takie mniej zmienne na przestrzeni życia i jest, ma też po prostu wyższy, wyższy poziom od osób, które gdzieś są niżej na tych wymiarach. No ale ponownie, potrzeba samorealizacji jest gdzieś tam na szczycie. No, najpierw musimy zapewnić swoje potrzeby fizjologiczne, swoją potrzebę bezpieczeństwa, żebyśmy mogli gdzieś myśleć o tym szczęściu, dobrostanie i, i samorozwoju. Ale też powiedziałaś o tym, że kiedy mamy te momenty spadku, czyli właśnie kiedy próbujemy wyrównać po tych, po tych naszych mikro, do no właśnie, większych lub mniejszych hajach, to że nic się nie da z tym zrobić w takim znaczeniu, że każdy przez to przejdzie, im bardziej to zaakceptujemy, tym pewnie dla nas lepiej, ale też mówiłaś o różnych zachowaniach, czy nastawieniach bardziej, które sprzyjają temu, żeby rzeczywiście czuć się lepiej, może bardziej sprawcza, choćby to, że widzimy tę szklankę, którą patrzę i ona mi przypomina o tym wątku, do połowy pełną, czy właśnie staramy się podchodzić do rzeczy, do życia, do trudności z takim podejściem, że jakoś to będzie i że mamy tę sprawczość, czy to sprawia, że wtedy ta akceptacja też przechodzi nam łatwiej i te spadki są Właśnie znowu nieprzyjemne i radosne, bo nie o to nam chodzi, tylko takie właśnie bardziej oswojone? No, myślę sobie, że jeżeli sobie uświadomimy, że tak działa yy, mój mózg, tak działa mój organizm, że po tym piku dopaminy będzie spadek, ten spadek ponownie nie trwa wiecznie, po kolejnym spadku będzie kolejny pik, yy, to. Yy, no to wiem, że tak jest. Nie? I to nie oznacza, że ja mam się poddać, leżeć plackiem w domu. Ja mogę sobie robić, stosować pewne rzeczy, które jakby u, u, ułatwiają mi to przeżywanie tego spadku. Nie muszę być dla siebie surowa, nie muszę być dla siebie wymagająca mówić, bierz się w garść kobieto, to jesteś taka osowiała. Nie? No właśnie, tylko tu znowu partycypują nam te przekonania. O dotyczące emocji. Jaka ja powinnam być? Czy ja mogę być czasem smutna, nie w formie hmm, jakaś w ogóle taka rozlazła. Rozlazła, nie? Jeżeli sobie na to pozwolę i nie będę sobie czynić z tego tytułu wyrzutów, no to najpewniej będzie mi łatwiej przez to przeżyć i przetrwać. Myślę, że do tego dochodzi jeszcze jeden ważny wątek. No, porównań społecznych w socialach, czyli jak jesteśmy w tym spadku. Jak jesteśmy w piku, to świetnie, możemy wrzucić fajne zdjęcie, jestem na świetnym koncercie, ekstra się bawię. Jak jesteśmy w dołku, to przeglądamy akurat zdjęcia tych którzy, tych innych, którzy być może są akurat w piku i wtedy sobie myślę, no dlaczego ja tak nie mogę? Dlaczego ja tak nie mogę mieć cały czas? No i trochę nam się ten obraz po prostu fałszuje, ten, ten, ten wykreowany nie ma... Tak naprawdę zbyt wiele wspólnego z rzeczywistym, z tym, w jaki sposób ten nasz mózg funkcjonuje. No, co więcej, jeżeli będziemy sobie tak ten hype podbijać to dojdzie po prostu do zmian w, naszej, w naszym układzie dopaminergicznym. Tak trochę to wygląda z tymi psychostymulantami, że potem potrzebuje ich coraz więcej, coraz częściej, i coraz większe dawki, żeby utrzymać podobny poziom piku. Więc myślę sobie, że dążenie do takiego turbo szczęścia za wszelką cenę, już pomijam, że jest po prostu dla tego organizmu bardzo dużym obciążeniem, to może po prostu trwale no, doprowadzić do dysregulacji e, sposobu naszego funkcjonowania. I to też nie jest na dłuższą metę po prostu dla nas korzystne. Zmieńmy ten default, że mamy być wyłącznie szczęśliwi. No nie, po, po prostu odczuwamy wszystkie stany, które nam się zdarzają, wszystkie emocje, które, które jesteśmy wyposażeni, one mają swoją funkcję. Natomiast możemy... Dążyć do tego, żeby w naszym życiu było jak najlepiej, jak najbezpieczniej, ale ponownie to jest dążenie, a nie nie ma na to jakiegoś magicznego sposobu, który sprawi, że tak na pewno będzie. No, powiedziałaś, że mogłoby nam być trochę lepiej, bezpieczniej. Ja bym dorzuciła jeszcze, że na przykład spokojniej, bo to jest to, co zaczęłam. Odkrywać w ostatnim czasie, że może właśnie zamiast dążyć do tych momentów szczęścia i uniesienia, i takiego poczucia, że jestem na fali, i nawet to nie musi być wielka euforia, ale cały czas takie, takie poczucie, że się dzieje, że jestem stymulowana, może właśnie tak się rozgościć w tym spokoju, że jak fajnie, że się właśnie nie dzieje, bo przecież może się dziać i dobrze, może się dziać źle, a jak się nie dzieje i tak po prostu jest. To jest, to jest wystarczająco. No i ja, słuchaj, mnie nie musisz przekonywać. Ja sobie <noise> bardzo cenię spokój. Bardzo bardzo go lubię. E, ale faktycznie, e, ilość y, bodźców, no chociażby w y, nie? Lubisz dostać lajki? Kto nie lubi, moja droga. No właśnie. No i potem, wiesz, wrzucasz post, jest dużo lajków, kolejny post nie ma tyle lajków. No i nagle z tym układem nagrody zaczyna się robić coś niepokojącego, no bo tutaj już dostałam takie wzmocnienie, a tutaj nagle mniejsze. No to zaczynam poszukiwać kolejnych źródeł wzmocnień, 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 bo ja chcę tej dopaminy i chcę sobie lepiej e, zrobić. E, no i mogę się trochę też przebodźcować, nie? że właśnie będę to, to tak na takim psychostymulancie ciągle sobie dostarczać, 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 potrzebować coraz więcej, więcej, więcej. E, ja myślę, że warto badać swoje potrzeby, stany i zasoby, które się ma na dany moment. No bo jeżeli jest względnie spokojnie, fajnie, ja czuję, że potrzebuję tak trochę sobie dodać pobudzenia, no to doskonale mogę sobie coś zaplanować. Właśnie, już będę tutaj w tym dążeniu do realizacji jakiegoś celu podnosić sobie to samo poczucie. No ale jeżeli w moim życiu dzieje się źle, właśnie dzieją się trudne rzeczy, to być może właśnie ten powrót do homeostazy nie oznacza tego, że ja przeskoczę na drugą y, część tej skali i już będę tylko szczęśliwa, tylko właśnie powrócę do tego, do tej równowagi i sobie trochę w niej pobędę i, i nabiorę tych sił, żeby się z tego momentu odbić. Ale też y, myślę, że ważne jest y, no podkreślanie tego, jak istotna jest ta Edukacja i po prostu świadomość tych procesów, dlatego cieszę się, że dzisiaj o tym rozmawiamy, bo niejednokrotnie, kiedy właśnie miałam ze sobą jakieś super doświadczenia, potrafiłam wrócić do domu i myśleć sobie, OK, ale czemu mi to przeszło? Czemu ten stan się nie utrzymuje? Przecież było tak fajnie. Jakby to, jakby, czy ja zrobiłam coś nie tak? No i znowu, jakby, jak możemy chcieć dążyć do szczęścia, piętnując się za to, że czujemy się źle? Przecież tutaj mam wrażenie, że już jest taka. To już jest taki fundamentalny błąd, że skoro czujemy się w jakiś sposób, jest nam niewygodnie, nieprzyjemnie, jesteśmy smutni, rozżaleni, to dlaczego chcemy na siłę to zmienić? Przecież to jest jakiś sygnał. No, Blokowanie ale... tego jest taką, wydaje mi się, autoagresywną reakcją. A no, nie wiem, czy autoagresywną reakcją. Znaczy, powiem, że, powiesz, że za to mocne słowo. To, no, tak, ale yy, myślę sobie, że. No właśnie, no, to, że sobie życzymy szczęścia, to jedno. Fajnie. Ja, nie planuję zrezygnować z tego życzenia, ale po prostu świadomość tego, że nie jest możliwe do utrzymania konstans, jest bardzo istotne. A z drugiej strony, ja mam takie duże poczucie żalu i, i złości do tych komunikatów, że, że one wypaczają rzeczywistość, i wtedy nam się wydaje, że to, co odczuwamy, jest nienormalne, i zaczynamy wpadać w poczucie winy feeling good a feeling right to są dwie różne dwa różne kawałki i myślę sobie, że to feeling right, czyli czuć się adekwatnie do sytuacji, która się dzieje jest tutaj kluczowe no bo gdybyś spotkała kogoś kto właśnie traci kogoś bliskiego a ta osoba by ci powiedziała zajbiście, to jest najlepszy czas mojego życia jestem przeszczęśliwa no to, to niepokojące. niepokojące, nie? To równie dobrze może być objaw psychopatologii. To jest po prostu nieadekwatne. I mm, myślę sobie, że no, te, te wszystkie emocje są po coś. Co więcej, no, one też uruchamiają odpowiednie struktury w naszym ciele organizmie regulujące nasze organy i w ogóle nasze, nasze całościowe funkcjonowanie. Właśnie po to, żeby zwiększać tą naszą szansę na przetrwanie skoro ustaliłyśmy, że szczęście jest jednym ze stanów, to czy istnieją takie fundamentalne, główne stany, po których możemy się poruszać? Bo zakładam, że są jakieś tam podemocje w ramach tego, ale czy możemy założyć, że na przykład szczęście stanowi ileś tam procent naszego, naszej całości i mamy w tej banieczce też taki stan, taki stan i taki stan? No, nie znam danych statystycznych dotyczących tego. Nie wiem, ile, ile te, te, te emocje... No. Po pierwsze, to zależy. Nie? Wiemy z różnych badań, właśnie szczególnie tych dzienniczkowych, że osoby, które robią, mają, wykonują ABCD, i tutaj mamy różną kafeterię zmiennych, to na przykład odczuwają większy poziom szczęścia na poziomie dziennym, taki deklaratywny, nie? czyli ja jakoś deklaruję, że jestem szczęśliwa czy, czy zadowolona. Więc tutaj tych zmiennych jest bardzo, bardzo dużo, natomiast no, mamy i złość, i smutek, i strach. I wstręt. No, i tam każda z tych emocji ma jeszcze po prostu różne odcienie, i one się układają różnie w naszym życiu, też w zależności od okoliczności, które nam się przytrafią, które nam się zdarzą. No, sami prześledźmy przez swoje takie na takim poziomie indywidualnym, niech każdy się teraz zastanowi. No jak ten okres od początku tego roku kalendarzowego u nich wypadał? Co tam się działo? Jak te zmienne zmieniały się? Jak te emocje zmieniały się z miesiąca na miesiąc? No, i co się działo w tym życiu, w styczniu, lutym, marcu, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy potrafili sami sobie zaobserwować, jak to się w naszym życiu w ostatnim czasie działo. No, bo jeżeli u kogoś wydarzyła się jakaś trudna sytuacja, duża zmiana, duże wyzwanie, no to tam mogło być więcej napięcia niż u kogoś innego. Natomiast w ogólnym rozrachunku wierzę, że no wszystkie emocje pełnią po prostu ważną funkcję, i wyobraźmy sobie życie bez strachu. E, idzie na ciebie zagrożenie, a ty nie uciekasz ani nie walczysz. E, życie bez złości. Każdy ci może nadepnąć na odcisk. E, życie bez smutku. E, nie odczujesz, że coś, co jest ważne, się kończy. Po prostu się skończy, a ty przejdziesz obok tego na początku dziennym. No ale także też taka niezdolność do odczuwania przyjemności, całkowita. Anhedonia, no, jest jedną z, z, z objawów chociażby zaburzeń nastroju, tak? Że no niby w moim życiu dzieją się rzeczy, które kiedyś mnie cieszyły, ale nagle nie jestem absolutnie zdolna do tego, żeby, żeby tą radość odczuwać. I to też może być informacja o tym, że nie, że ja się niewystarczająco tam bardzo staram, tylko że być może coś takiego się stało, że ja się na przykład zmagam teraz z depresją. Bo tym się różni smutek od depresji, że jeżeli ja jestem smutna, bo na przykład właśnie tracę coś, co jest ważne, ale nie wiem, no już po prostu przykład, jak prosty, jak budowa cepa. Koleżanka mi powie bardzo śmieszny żart, to ja się uśmiechnę. Nie? I powiem się sobie, śmieszne. A jeżeli jestem w depresji, to no, to ja się mogę uśmiechnąć, bo wiem, że powinna, ale nie odczuwam tego, tego szczęścia czy zadowolenia. Albo wielką przyjemność sprawia mi, nie wiem, gra w tenisa. A teraz, jak ktoś mnie zaciągnie, to może ja i tam, jeżeli jestem w jakimś umiarkowanym czy, czy niskim nasieniu, to może i tam nawet pójdę na tego tenisa, ale to nie będzie już dla mnie przyjemne. I wtedy to może być objaw zaburzenia. Tak zastanawiam się, czy my, jeżeli my nie jesteśmy w stanie dopuścić do siebie tych uczuć pozostałych, o których powiedziałaś, typu właśnie gniew, wstręt czy smutek, to czy my w ogóle potrafimy w pełni tego szczęścia doświadczać i doznawać? Bo to, jak powiedziałaś o tym, że będąc na wakacjach i, i trwając w tym stanie przez dłuższy czas, też w końcu by ci się to znudziło i przestałabyś czuć to szczęście, no bo wychodzi na to, że to szczęście jest nam potrzebne po to, żeby nam Zbalansować te inne uczucia i doceniamy, i radujemy się wtedy, kiedy mamy jakiś punkt odniesienia, mamy jakieś porównanie, mamy jakąś zmianę. No, jak najbardziej. Jak najbardziej tak, że, że to szczęście też nas informuje o tym, że po prostu nas zaistniał. Czy jakiś taki splot okoliczności, czy warunków, czy satysfakcji swoich osobistych celów, że to jest dla mnie wyjątkowa, szczęśliwa i dobra chwila. I powiedziałam parę minut temu, że to jest dobra informacja, że żadne z emocji nie trwają wiecznie, bo tak jak i smutek ma swój koniec, jak i złość ma swój koniec. Podobnie szczęście, no, ma swój początek, ale ma też Koniec I, yy, i no też ten aspekt takiego pobudzenia, które może na przykład euforii towarzyszyć, tak? No nie dalibyśmy rady tak funkcjonować długoterminowo, po prostu ten nasz organizm powiedziałby stop. I yy, yy, no yy, ten ta, ta, to różnicowanie tych emocji i stanów faktycznie pozwala nam może nieco bardziej doceniać te elementy, które się dzieją w naszym życiu albo co zrobiliśmy, że byliśmy w stanie doprowadzić się do tego momentu, że na przykład ten wyjazd, czy tam wakacje, czy jakieś osiągnięcie, które w tym momencie daje mi zadowolenie, czy szczęście jest efektem mojej pracy, mogę w ten sposób także wzmocnić swoje zasoby, swoje zdolności, swoje strategie radzenia sobie z różnymi rzeczami. Że to jest coś, co ja zrobiłam, co osiągnęłam. Więc, no, zdecydowanie nie widzielibyśmy mm, jakichś mm, kolorowych barw, gdyby nie były one w zestawieniu z takimi, które są szare i czarne. Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytanie stricte z Twojej branży, bo o. to myślę, że też jest ciekawe, że okej, okay, studia, studiami, kolejne etapy życia, ale myślę, że wiele z nas ma takie wyobrażenie, że po terapii będą szczęśliwe. Czy tak rzeczywiście jest szansa, że będziemy szczęśliwsi? Jest. Tylko nie. Hmm. To jest bardzo, to, to zależy. Um, <laughs> wiele osób ma taką fantazję, że po terapii to już to moje życie. Ja po prostu jestem. Królowa życia. Mike Tyson, e, walczenia z przeciwnościami losu, po prostu nic mi nie jest w stanie zaskoczyć. Nie, tak nie jest. E, terapeuci, którzy mają e, wiedzę psychologiczną i, e, i szkolenie i często własną terapię i superwizję, też nie zawsze są szczęśliwi i też popełniają fakapy i też im życie robi różne psikusy w nos. Terapia ma za zadanie pomóc. W leczeniu psychopatologii, czyli na przykład ustąpieniu jakichś objawów. No, tak, jeżeli ustąpią mi jakieś objawy, to jakość mojego życia najpewniej się poprawi, pomóc zdobyć jakieś umiejętności, narzędzia, strategie do ym, radzenia sobie, które pomogą mi zrealizować te cele terapeutyczne albo poprawić moją jakość, jakość funkcjonowania, ale Nigdy nie dam ja Państwu i wierzę, że osoby, które się certyfikują, również takiej gwarancji, że u Państwa będzie tylko dobrze i szczęśliwie. Ja lubię myśleć o terapii jako o skrzynce z narzędziami. To znaczy, że moi pacjenci przychodzą z tą skrzynką, ona zazwyczaj nie jest całkiem pusta. To Państwo czasami pacjenci sobie nie zdają sprawy z tego, jak dużo już mają tych narzędzi, ale ona rzadko jest pusta. No i my sobie tam sprawdzamy, co w tej skrzynce z narzędziami już jest, śrubokręty, młotki, inne takie, i dokładamy tych rzeczy, których nie ma, a które są ważne w danej aktualnej sytuacji pacjenta i jego celach. I teraz, jak Państwo kiedyś w domu mieliście jakiegoś majstra. Albo coś naprawialiście samodzielnie, to wiecie, że no jakby możemy próbować, nie wiem, tam tą rurę jakoś skleić, skręcić, no ale czasami trzeba wezwać posiłki i po prostu zrobić generalny remont. I zadaniem terapii jest to, żeby no wyposażyć pacjenta w te narzędzia i nauczyć go rozpoznawać, które do czego służą i jak można się nimi obsługiwać. Ale to nie zmienia faktu, że co jakiś czas w życiu nie przyjdzie taki po prostu w pierdziel, że trzeba będzie zawołać posiłki i, i po prostu zrobić generalny remont, no albo pochlapać się tą wodą z tej rury i po prostu mieć więcej niż mniej sprzątania. Słuchaj, jestem przekonana, że są osoby, które tak miały, bo ja tak miałam, że, że kiedy przychodziła do mnie jakaś trudność życiowa właśnie po terapii, na samym początku po terapii, to myślałam sobie, nie, ja chyba muszę kontynuować tę terapię, oczywiście trzeba wrócić, trzeba to obgadać, bo, bo dzieje się źle, ja nie jestem w dobrym stanie. I wtedy właśnie przyszła ta refleksja, że okej, okay, ale teraz wiem, co z tym zrobić. Jestem sprawcza, i życie nie będzie od tego momentu usłane różami, tylko po prostu ja będę wiedziała, jak sobie radzić. I to też jest wspaniałe, bo to nam pokazuje, ile w nas jest tych zasobów. I tak naprawdę wierzę, w to, o ile nie rozumiemy o osobach, które są, zmagają się z jakimiś chorobami. Też wiadomo, że ten odcinek jest dedykowany osobom, które, które po prostu chcą to, tą swoją jakość życia polepszyć, czy chcą lepiej to zrozumieć. Nie, nie dajemy tutaj rady dla osób zdiagnozowanych z różnymi schorzeniami, ale myślę, że. To jest wspaniałe, zbierając wiedzę, poruszać się po tym świecie swojego, swoich emocji i tej swojej codzienności z taką większą pewnością, zrozumieniem, jakąś taką też, choć też to jest trochę wyświechtane słowo, ale właśnie taką czułością, spokojem. I tak jak powiedziałaś, to mi się spodobało. I przynajmniej ja to tak odczytałam, żeby się z tymi emocjami, z tymi stanami nie utożsamiać, żeby się nie etykietować. No bo kiedy się etykietujemy z jednym, no to potem, właśnie jak się okazuje, że czujemy się inaczej, no to pojawia się opór, zaczyna być. Lekko skonsternowani dlaczego, mamy poczucie winy, no ale po co? Emocje to nie my, i to jest zła, takie bardzo uwalniające. No, emocje to jakieś sygnały, które o czymś nas informują, ale myślę sobie, że osoby z chorobami, zaburzeniami też chcą walczyć o swoją e, jakość życia i, i być może słuchają tego odcinka, tego podcastu. Nie każda trudność emocjonalna jest zaburzeniem i psychopatologią, nie? Nie każdy smutek będzie oznaczał depresję, nie każda euforia będzie oznaczała manię lub hipomanię. Natomiast myślę sobie, że no, no mamy taką w terapii zdolność i metody, które umożliwiają leczenie psychopatologii jak i wspieranie jednostki w dążeniu do rozwijania swojego potencjału. I to trochę jest tak, jak z. Siłownią, albo jak ktoś zaczyna biegać, nie? No, na początku ta forma jest bardzo słaba, a potem wraz z treningiem jest coraz lepiej. I myślę sobie, że no, w terapii dostajemy jakiś trening, ale też. Potrzebujemy sami włożyć. W zasadzie sensie nie ma osoby, która za nas przebiegnie te kilometry, nie? Bo nie ma osoby, która za nas wykona te ćwiczenia, a my odczujemy efekty tych ćwiczeń. To się po prostu nie da. W terapii zawsze jest współpraca. Natomiast z pacjentami, kiedy kończymy terapię, a terapię, czas trwania terapii no jest zależny od tego, co, co wiemy na temat danego rozpoznania, ale także ilości celów, które wnosi pacjent do terapii. No, kiedy te cele zostaną zrealizowane, podsumowujemy sobie taką terapię, mamy też taki element, który nazywa się plan zapobiegania nawrotom. Czyli co może zrobić pacjent, kiedy coś się powtórzy, wydarzy podobnego ze schematu, um, i już nie będzie tej, tej kotwicy w postaci sesji terapeutycznej, z czego, z czego mogę sobie skorzystać? Jakie ja planuję wykorzystać te moje narzędzia? I faktycznie najczęściej te sesje też się jeszcze roz, rozrzedzają w trakcie, żeby zobaczyć, jak to jest, jak sobie radzę, ale jednocześnie mam jeszcze taki kawałek bezpieczeństwa i pacjenci częściej, coraz częściej potem pod koniec terapii informują, że no, coś się wydarzyło i sobie poradziłem, poradziłam. Raz lepiej, raz gorzej, ale no właśnie, o to budowanie zdolności do radzenia sobie myślę, że najbardziej chodzi. Tylko znowu uczulam. Nie jesteśmy w stanie wyrobić sobie takiej zdolności do radzenia sobie, żeby być wszechmocnymi. To jest po prostu niemożliwe. Asiu, na sam koniec mam do Ciebie pytanie. <grym> tak do odmiany. Skoro mamy nie życzyć sobie szczęścia bezrefleksyjnie, to czego powinniśmy sobie życzyć, żeby to życzenie było takie wspierające. Możemy życzyć szczęścia u mnie w rodzinie, nauczył mnie tego mój dziadek, zawsze się mówi zdrowia, szczęścia i fortuny. Bo okay. fortuna może być zarówno y, takim rozumiana jako bogactwo, ale jako i pomyślny los. Ja zostaję przy zdrowiu, szczęściu y, i fortunie i mam taką nadzieję, że odbiorca moich życzeń sam sobie zdefiniuje, co tym szczęściem jest, ale myślę, że też dobrym życzeniem jest, żeby ci się spełniło wszystko, czego potrzebujesz. I wtedy dostajemy dużą dowolność do eksplorowania tego, co aktualnie potrzebujemy. Pięknie. Czyli trochę przerzucamy, odbijamy piłeczkę po to, żeby osoba otrzymująca życzenie mogła mieć tę sprawczość. Więc wszystko się zgadza. się bardzo Ci dziękuję po raz trzeci, że byłaś moją gościnią. Bardzo dziękuję. To było przemiłe i do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTubie i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.